Mówiliśmy o tym, dlaczego młodzi idą z prądem według utartych stereotypów, tego co widzą w mediach, które często te stereotypy podtrzymują, a nawet je eksponują. Tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na to, że oni czasami nie wiedzą, że można inaczej, to znaczy nie ma na przykład wsparcia doradców zawodowych, mało kobiet, absolwentek szkół zawodowych czy techników korzysta z takiego wsparcia. To się oczywiście będzie zmieniać, to się zmienia, natomiast dzieje się to dosyć powoli. Nie ma takich przykładów, jakby takie młode kobiety nie zawsze widzą przykłady, że można inaczej, że można się realizować właśnie w takim niestereotypowym zawodzie uznawanym przez społeczeństwo jako zawód męski, tak? Tutaj my przywoływałyśmy z panią profesor kilka przykładów, spawaczki, majsterki, kobiety, które wykonują takie prace, które stereotypowo i tak w odbiorze społecznym są uznawane za zawody męskie. Natomiast trzeba podkreślić to, że takich przykładów jest mało i one mało przebijają się właśnie do tej opinii publicznej, tak? Więcej jest tych stereotypów, tych utrwalonych schematów, a jednak młodzi ludzie tymi schematami podążają, tak jak powiedziałam, ponieważ to wsparcie doradztwa personalnego jest jeszcze bardzo raczkujące. Tak naprawdę nie ma osób, nie ma takich istotnych autorytetów, czy takich osób wspierających, które właśnie mogłyby jakoś pokierować młodym człowiekiem i pokazać mu, że można po prostu inaczej, tak? Bo to, czego też brakuje, to pokazania takiego spektrum możliwości, tak? Że w ogóle istnieje coś więcej, tak? Tutaj było też wspomniane o tym, że młodzi czasami podejmują takie wykształcenie, jakie jest na przykład dostępne w ich regionie miejsca zamieszkania. Na to trzeba zwrócić uwagę, tak? Bo nie każdy będzie się przemieszczał z jednego końca Polski na drugi, nie każdy będzie do tego zdolny. I też trzeba właśnie pamiętać, że ta dostępność jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem, tak? Jaka szkoła jest dostępna, o jakim profilu, jak dużo jest tam kobiet czy mężczyzn kształcących się. To będzie bardzo odgrywać dużą rolę. No właśnie i chodzi o to, żeby pokazać, że to nie jest cały obraz rzeczywistości, że można też inaczej. Ja bym sobie życzyła, żeby rzeczywiście takie myślenie o rozbudzaniu pasji w młodych ludziach, czy to właśnie w szkolnictwie zawodowym, czy na poziomie uniwersyteckim, żeby to miało miejsce, żebyśmy trochę zmienili swoje myślenie, że nie jest bezwzględnie tak, że tutaj młodzież zawsze ma się dopasowywać do tej rzeczywistości rynku pracy, bo ona jest bardzo zmienna, więc my tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy za kilkanaście lat na rynku pracy, na co tak naprawdę będzie zapotrzebowanie. Chodzi o to, żeby wykształcić taką pasję w młodych ludziach, że oni naprawdę poradzą sobie w tych obszarach, w których się po prostu poruszają biegle, dlatego że są zainteresowani na przykład. Tak? Tutaj w raporcie był bardzo ciekawy przykład kobiety, która młodej, to była jeszcze uczennica ostatniej klasy bodajże techniku, która bardzo się interesowała różnymi zabiegami na twarz, ona o tym czytała i widać było, że rzeczywiście w jej przypadku to, że na przykład chciałaby zostać taką kosmetyczką, nie wynika tylko z tego, że taka jest dostępność, że zobaczyła, że kobiety ogólnie pracują w takich miejscach czy takich zawodach, ale też dlatego, że to w jakiś sposób wzbudziło jej zainteresowanie i wówczas rzeczywiście młodzi ludzie będą bardziej elastyczni na rynku pracy, nie będą mieli oporu przed tym, żeby uelastyczniać swoje zatrudnienie, żeby zmieniać swoją mentalność co do tego, jak się kształtuje rzeczywistość naokoło, no właśnie dlatego, że będą robić coś, co jest związane z ich zainteresowaniami. I ja bym sobie życzyła, żeby jakby dyskurs też publiczny w tę stronę wszedł, żeby nie mówić ludziom, że oni bez sensu coś wybierają. Jeżeli ktoś chce być tym operatorem kamery, to niech będzie, tak? Jeżeli go to bardzo interesuje, jeżeli chce być tym dokarzem czy spawaczem, to żeby zawsze pamiętać, że jeżeli mamy tą energię, to jest bardzo, wtedy jest naprawdę łatwiej poradzić sobie też z tymi uwarunkowaniami rynku pracy, z sytuacjami kryzysowymi, które się dzieją. My mamy cały czas bardzo żywe plany jako Młodzi w Centrum Lab, ponieważ jesteśmy ośrodkiem, który się dynamicznie rozwija. Działamy jako ośrodek
ponad pół roku, więc to jest działalność bardzo krótka. W związku z czym tutaj oczywiście bardzo dużą pracę wykonaliśmy, żeby ten ośrodek rozkręcić, ale oczywiście życzymy sobie tego, żeby nawiązywać współpracę ze szkołami, żeby nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami, żeby docierać do młodych ludzi i pod kątem badań, czyli jakby też dowiadywać się o nich czegoś więcej, ale też docierać do nich z jakąś taką ofertą, tak, że mamy grono doradców zawodowych, z którymi współpracujemy. Również tacy doradcy zawodowi mogliby objąć opieką różne grupy młodych, między innymi na przykład młodych kształcących się na poziomie zawodowym czy technicznym. W związku z czym takie działania będą podejmowane. Zachęcamy do tego, żeby śledzić naszą stronę internetową, żeby sprawdzać, co robimy, co się dzieje. Będzie tego coraz więcej. Będziemy chcieli budować różnego rodzaju komunikacje i z mediami, i z instytucjami i z samymi młodymi, którzy są tutaj naszymi głównymi bohaterami naszej opowieści, jaką budujemy w ramach ośrodka. Także oczywiście tych wydarzeń będzie więcej, mam nadzieję, wkrótce.